Dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy. Witajcie w Generation Zero na wyspie DLC z kotełem. Witam. Tak, postanowiliśmy pozbierać za wszelką cenę zdjęcia i udało nam się. Mamy obaj saksofony. Jedynie co zostało to krowi dzwonek, ale nie chce nam się tego krowiego dzwonka zdobywać akurat. I witamy się po raz dosłownie już ostatni. Mieliśmy w poprzednim odcinku widać być no ostatni raz na wyspie DLC, już normalnie przenieść się na tamten region. Pól uprawnych to chyba jest... No. Region pól uprawnych, tak, pól uprawnych. Ale dowiedzieliśmy się o easter eggu w tym miejscu. Dokładniej jest to obok latarni, tutaj na rogu i minimalnie trzeba zejść na dół, to jest od razu widoczne. Nie jest to jeszcze tak wysoko. Ouch. Co, ty już strzeliłeś w to? Coś innego się odwaliło. Dobra, właśnie trzeba to wysadzić, to otwieraj. Czekaj. O, teraz. Może to wymaga właśnie czterech rakiet, dlatego. Nie, wiesz, wysadziłem się sam. Uwaga, bo w ogóle kwas. No, widać. Trochę tego kwasu tu jest. I nagle taka cisza się zrobiła. I te drzwi. Wyglądają do kościoła. Dokładnie. Siłownia? No to wygląda. Czekaj. Nie wiem, coś mi tutaj... Tutaj nic... Zdjęcie twórcy? Czy kogo? Co? Tu? No... Okej! Ciekawe. Dobre. Ty, tutaj coś zadaje obrażenia w tym miejscu. No kwas. Tutaj są narty. Deski. Okej, z wycieńczenia umarł. Za i dużo kazano mu ćwiczyć. I stoły do opalania. Kurde, zapomniałem jak to się nazywało. Zapomniałem sam. Okej, okay, ten tak dziwnie tu siedzi. Uciski odłamkowe chętnie sobie wezmę. To jest... Co to kuźwa ma symbolizować? Podziemna siłownia. Solarium. Tak to się nazywało. No, solarium. Tutaj kto... Jest plakietka ta, którą mamy na sobie. No możemy ją mieć sobie założoną. Ja nie wiem w ogóle, co to ma symbolizować. Nie wiem... Kościół mięśni? Może. Kościół sportowy? Na górę chciałbym się dostać. Drzwi są pozamykane. To jest zwykły kościół wstawiony po prostu w jaskini jakby. Dobra, to miejsce jest naprawdę dziwne. Jakby ktoś potrzebował trochę amunicji z policjantów. Bierz co chcesz. Dlaczego tu jest Henkes Solarium HB? Henkes Solarium. To na wszystkich napisane pewnie. Tak. No tak. Dziwne. Jest twarz gościa jakiegoś. Chyba tego samego co tu na obrazach. Nie, chyba. Ale dobra, easter egg znaleziony. Dziwny. Bardzo dziwny. No dobra, to taki easter egg na dzień dobry i wracamy na nasz region pól uprawnych. No dobra, a więc już wróciliśmy na nasze stare śmieci i jest tu zima. Na początku tu nie było zimy, tylko była jesień, nawet tam już daleko sięga zima, więc względem ile czasu tu siedzimy, no to pogoda się zmienia i to jest fajne. Przy okazji zmieniliśmy arsenał. Ja mam akurat AI-76, fioletowy i złoty sztucer Alkstuders, nie wiem jak to przeczytać, oraz dla rezerwy eksperymentalny AG4. Ja mam eksperymentalną 50 i AG4. Jeszcze wyrzutnie dla rezerwy. Tak. Dobra, znaleźliśmy tutaj jeszcze kryjówkę tak obok, no to jest tylko po prostu sodoła obok, zwykle tutaj czołg chodził, prototyp. I co? Czym się zajmiemy? No, mamy na początku pierwszą misję. I główne zadanie to jest dostanie się do bunkra. Tu jest mapa wojskowa i bunkier.
Tylko tę to widzisz w tym miejscu. Więc żeby tę drogę nam tutaj jak zaplanować, zrobimy tę misję, co mamy tutaj po drodze. Zbieranie zaopatrzenia. Dostaniemy się na lotnisko. Zwiedzimy lotnisko. Pójdziemy drogą. Tą drogą. Przejdziemy na drugą stronę i będziemy drogą się kierować do bunkra. Może zwiedzając te wsie miasteczka i spotykając prawdopodobnie weterana. Klasa. Tak, klasa A. Po wyspie DLC mamy teraz ferie. Odpoczywamy. Rowerek weź, nie ma co. Umieś To półkory jest retakcyjny. większe niż A dobra. DLC. Ja, większy, no trochę płaski, ale czasami ten rower nie jest tak szybki. Czasami. Dobra, to też wezmę czerwonego, pasuje mi do kostiumu. A ty powinieneś jechać na zielonym chyba. Gdy był ciemnozielony, totalnie nie ma takiego. Ja to cały czerwony jestem poza hełmem. Ale czekaj, hełm mogę sobie zmienić. Powinien mieć czerwony cały. Nie gesty. Gdzie to było? W profil. Głowa. Ja używam eksperymentalny. Nie mam czerwonego. Mam zielony, niebieski i czarny. Musiałbym jeszcze poszukać. Ja mam eksperymentalny czerwony. Nie cały czerwony. Dawaj. Chciałbym. Kurde, ja muszę zobaczyć stare materiały, jak ten klimat tutaj wyglądał, bo naprawdę nie ma tutaj śniegu tych poprzednio. Ale to jest tak trochę zieleni, trochę ten żółto i trochę bieje śniegu. Taka niepełna jeszcze zima. Ciekawe, czy ta zima względem czasu, ile spędzamy tutaj, się pojawia, czy względem rozwoju misji. Dobra, tutaj jest jeszcze przedmiot kolekcjonerski. Misja wiadomo jest tutaj. Ja tutaj chętnie chcę sobie po prostu zobaczyć, czy jest kolekcja. O! Niech dron od razu zaalarmuje. Może klasa. Już widzę gońców. Tak, będę strzelał i zezował. Nie będę mógł ją w ogóle trafić, zgaduję. Dokładnie! Próbuję trafić zbiornik, nie trafiam. Gdzie to leci w ogóle? Do Dobra, teraz poszta leci. trafiłem. Chyba lepiej było wziąć pulsara. Jeju, te prototypy to jest normalnie tragedia. No. Widać tutaj po drodze, żeby było coś takiego? Nie. To szybko zerknę do budynku. Boomboxa chcesz? No, dziękuję. O, tu jest skrzynka z bronią. Może masz ochotę na szarą strzelbę 12G? Nie. Bandaż. Też bandaż. Też bandaż. Raczej tutaj nic takiego nie ma. Trzeba by dokładniej przeszukiwać później. Raczej zająć się bardziej misjami. Potem, jak będzie zapotrzebowanie na sprzęt, to go poszukać. To, no to lecimy. Kurde. Jest na zewnątrz. A dobra, wezmę rower. Ten jest mój. Motorower by się przydał. Byłoby fajne, gdyby w sumie dodali taki dodatek do DLC, że znajdujesz niewielki silniczek i montujesz do roweru. O, wojskowi. Minimalnie mocniejsi. Co ja wysadziłem? Bo im elektronika padła. Co się z elektryką? Ty też wchodź tu, widzisz przy tym aucie to co ja? Nie, nic tu nie widzę. Na górze coś mi tutaj nad maską Tu nic nie ma. zostało. Jeju, prototypy! Aż szkoda do tego strzelać. Dobra, misja w tym budynku. Otwieraj. Gdzie tu Szukaj jest zagrody dla wejście na świń. górę?
Dobra, jest klucz. Klucz do stajni. Niech zgadnę, wszystkie świnie będą martwe. Nie. Boże, czemu jest nawiązanie do jakiejś lektury? Do zagrody Snowballa. Czemu to... To jest, jak... To jest zaopatrzenie. Tak, to jest sucer. Niebieski. Na początku byłoby super, w teorii. No. Spory damage by był. O, tu skrzynka jest z amunicją. Sporo tu skrzynek wody. Przeciwpancerna. No, no. O, apteczki mi się przydadzą. Mam trochę amunicji pełno półpłaszczowej do tej twojej broni. A to poproszę, bo mam tylko jeden magazynek. Masz. Muszę się nauczyć z tego trochę lepiej strzelać. Na górze? Dobra, czyli wychodzi na to, że nic takiego tutaj nie ma. My nie musimy szukać tak zaopatrzenia, bo mamy to wszystko już. Trochę się tego naszukaliśmy. Dobra, to wychodzi na to, że w tym miejscu wszystko. To tu się pora kierować. W stronę lotniska. Potencjalnego czołga klasy C. No, z Phoenixem może być zabawa. Pamiętam z mojej raz ekspadzady w stronę lotniska. Broniło go sporo łowców. Przy samogrodzeniu z kilkunastu łowców. A w środku chodził Phoenix. Wiesz, ale zawsze może być inaczej. Jak ja tutaj byłem, przed jeszcze zanim zaczęliśmy, no to dookoła tych istodoły chodziły dwa czołgi wojskowe. Eksperymenty? No, prototypy. Jej, trafiłem w zbiornik paliwa. Już mogę iść na zawody snajperskie. Ten zbiornik jest radioaktywny. Ich paliwo jest radioaktywne. Wojskowe są. Tego się dowiedzieliśmy z pobytu na mapie DLC. A no. W sumie ogólnie cała technologia tych maszyn to jest kosmos. Jest tam czołg, słychać go. Też słyszę. Przy okazji apteczka, wezmę butla. O, apteczki, to mi się przydadzą bardzo. To jest twój rower? Twój. Tak. Szukam tej amunicji, czy nie mają dla twojej broni, ale nie widzę. No jak wypadnie, to wypadnie. Biała amunicja. Nie, dziękuję. Wydrążona. Jest tu w ogóle przejście przez płot? Jest. Dwie bronie, jedna mis. Chodź w prawo, wodzu. Wyglądało, jakby tam było. Dwie bronie to jest jedna misja. I znowu będzie coś do roboty. Tu jest przejście pod płotem, ale się nie przeciśniemy. Tu można by na skróty, rezygnując z rowerów. Czekaj, z roweru chodzę. Bo tutaj jest siatka. Tylko nie wiem, czy się... Da. Nie przeciśniesz się tak z dołu, ale chodź tutaj do mnie. Nie z dołu, tylko z góry. Patrz, tutaj. Będzie prościej. Ale to używając roweru? No. Tylko jak się nie chce, jakbyś nie przewrócił. A to u mnie jest to samo. To ja u siebie też spróbuję. To może oprzyj go bardziej o te ogrodzenie. Trzeba stanąć na nim, dobrze. Come on. Nie chcę nam się iść do bramy. Za daleko. Dobra, udało mi się. To samo. Po prostu go popchnąłem trochę. Dobra, już tutaj widać obiekt wojskowy. Czołg Phoenix. On tu jest chyba zawsze. Czekajcie. Lornetka. Czy mamy jego plany? Nie mamy. O, 10% szans. Jego nie skakuje. I tradycyjne uzbrojenie, karabin maszynowy i wyrzutnia rakiet. Dobra. Chodź, chodzu, masz tutaj. A, tu jest kryjówka. No wejdź. Zapraszam. Dałaby się opcja spania. Dobra, nic takiego nie widzę.
To chętnie otworzę. Co my tu mamy? Granaty. Granaty się przydadzą na ten czołg. Zasypiemy go. Pełnopłaszczowej nie zbieram. Chyba, że chodzi o amunicję snajperską. Różnica. Skrzyneczka jak zwykle tu schowana. Może dymne też użyję. Czy tutaj też był dymny do zebrania? Tu nie. Tu był. Może dymne też zadziałają, żeby być niewidocznym i on będzie ślepy. Nie wiem, ja tam używam flar i akumulatorów. Myśliwce na miejscach. Wszystko. Dobra. Granat jest. Apteczka jest. Dymne wezmę. Mam trzy dymne. Ja może zrobię, zajdę go z prawej. Użyję głównie snajperki. Dobra. Czekaj, on ma wyrzutnię kleszczy? Ma na plecach. Tak jest, widzę ją. Można by jej było nie niszczyć, bo te kleszcze są takie złe. No te nie są na szczęście. Więc będzie można sobie ich trochę pozabijać. O! Jeden, trzy, trzech, o! Ja pierniczę! No wiem, mówiłem, to jest spory legion. Trzech łowców, Trzech trzech, czterech, łowców. pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięć, 11 gońców. Końc na strzała padną. Jest czterech łowców. A, tu jest czwarty. To co, flary? Chętnie użyję dymnych na czołg. Bo ja mogę. To są wojskowe gońce, niektóre. Jeden jest wojskowy. Ty, w odwrót tych gońców jest jeszcze więcej. Właśnie widzę, to się renderuje. Czołg, odsuń się. Ty, może zrobimy pułapkę na czołg. Masz coś, czy nie masz? Nie. Jakbyś odwrócił jego uwagę na sekundę. Mogę w niego strzelić. Co ty na to? Mamy Strzelać, po czy nie? prawej. Strzel! Rzucę po niego kilka granatów, żeby się jak najszybciej go pozbyć. Kurde, jakie mam osłodziałko, zapomniałem. Nie widzi mnie, ale kleszcze się zrespiły. Dobra, rzucili się Trafię na go ciebie. flarą, będę w niego Rzucili się na strzelać. ciebie. Mówisz? Nie widzę jeszcze, przepraszam. Dobra. W zbiornik. Wiesz co, wezmę wyrzutnię rakiet i sobie... Wyrzutnię rakiet z nimi Ja poradzę. muszę granatami obrzucać tutaj. Goń tych łowców szybko. Dobra, ma uszkodzone kolano. Kolejny czołg tu idzie. Kolejny? Tak, słyszę kolejne tupanie. O kurde, kleszcz. Kleszcze Co wojskowe podpalę trochę go? są irytujące. Nie, ładuj szybko! A ty sio! Dobra, kolejny łowca zdjęty. Ładuję karabin snajperski. Ja mu próbuję zbiornik rozwalić. Chociaż on trochę do mnie też celuje. Kurde, co mi tu przyszło? Nie, ja chyba jednak z tego karabinu zrezygnuję i wezmę jednak tę pulsala. To jest za słaba broń. Jak jest cicha, to jest jednocześnie słaba. Nie! Kurde, co do mnie Już padł? strzela? No trochę obrzucałem go granatami tak wcześniej. Dobra. Nie ma? O, szybko poszło. To Mówię, nie że padł. zagłada. O kurde! Co? Złoty magazynek do PVG 90. Gra mówi: wyrzuć to świństwo, co teraz używasz, bierz pół cala. Dobra, czekaj. To ja się cofnę zaraz do tej kryjówki, jak pozbieram fanty. Tutaj mamy kryjówkę, spoko. I Chcemy się zamienię też jednak sami. na pół sala. Tylko jeszcze zobaczę,
Dobra, przyspieszę to zebranie fantów i pojawia się tutaj już, moi drodzy, z półcalem. No dobra, to ja już sobie zmieniłem ekwipunek, wziąłem te półcala i mam 18 pocisków w magazynku. Koteł się pomylił o 2. Jednak te stare karabiny... Może być z nimi zabawa, ale nie w tym już etapie. Te hangary są naprawdę puste. Ganiec. Burza. Trzeba by zobaczyć, co tam jeszcze jest, to trochę będzie... O! Kurde. Nie mogły przycelować dobrze. Fajnie brzmi ten kałach. No. Kolejne nieprzeszukiwane kontenery. Jeszcze czołg słyszę. Silosy paliwowe po prawej. Przed nami czołgi razy 3. Okay. Tam są wojskowy. 2 Fniksy, a po prawo jest wojskowy. Okej. Okay. Że mam tej chorej ilości. Dobrze, że nie 6 na raz. Ale to dobrze, bo znaczy, robimy sobie misję. Na Fniksach nam zależy. Wojskowe już nie. Tak, a kiedy, a pamiętam jeszcze czas, jak chodziliśmy do lasku i powiedziałem: zabijamy wszystkie czołgi i żniwiarze klasy wojskowe, a koteł... Bo amunicji mi brakowało. Wait. Wait! To są 4 czołgi! Co?! To coś już... tu jest, co jest bardzo bronione. A skąd jest, że nie mają tu własnego zlotu? Zlot czołgu. Jakby ten pokazał tylko ładnie plecy, to by dostał mocno po zbiorniku. Zamiast tego pokazuje nam przód, który widzieliśmy już tyle razy, że podziękuję. No, odwróć się. No, jeszcze trochę. Za blisko jest. Dymne. Mamy plecki? Mamy plecki. Chyba coś eksplodowało jeszcze z tym. Padł. Szybko poszedł, w miarę. No, 2 półcale. Bracicho. Bracisz... Tam nie zobaczyły. Tak, w Niksowie nas jeszcze nie zobaczyli, więc trzeba by to wykorzystać. Oni mają małe wykrywanie. Dobra, jest kilka rakiet. Tłumik do strzelby. Przeciwpancerna. Wezmę też dymny. Mam 100 przeciwpancernej dla ciebie i... A właśnie, coś mnie ciekawi. Ja. Czy jak to wezmę... Dorzucę tutaj... Nie, to chyba jakoś ten... 2 moduły muszą być. Nie da się tego połączyć. Myślałem, że to można połączyć, te tryby. Bo kurde, nie wiem jak... Nie wiem jak zrobiłem, że miałem widok, mam widok w jednej broni, we wszystkich trybach. Bo w półcalu mam tylko 2. Termowizja i rentgen, a jeszcze mam noktowizję w AG4. Jak? Nie mam pojęcia. Co ty rzuciłeś? To łap. Nie, to ja rzuciłem. Co mam? Znaczy, mi tego wyropiło. No, trzeba będzie znowu się później przełączyć na wyrzutnię rakiet. Tak. Taki mój problem. Kresz tu gdzieś jest? Nie wiem. Pusto. Gdzieś tu jest kleszcz. Na razie szybko przejrzę te miejsce. Kajdyś po las. Tutaj, to pomieszczenia tego magazynu obok. Było coś tam, wybuchło jakby kleszcz. W ścianie był. Jak budka telefoniczna. Na razie pełnego eksploru nie robimy. Zrobimy tylko taki zwiad i tymi czołgami... Okej, wkurzyły się wszystkie 3. Ale nie na nas chyba. Na nas. Na nas! Okej, to ja biorę... Trochę mocniejsze środki przekonywania. Najpierw Fniksa trzeba rozwalić! Ja pierniczę! Kurde, nie zdążyłem się uleczyć. Czekaj, ci podnieś, no.
Nie trzeba. No, dezynfekcja. Jest zniszczony jeszcze. Tu jest takie dziwne echo. To idą, żeby to strzelali na razie. Kleszcze. Dobra, macie, mam dwa granaty. Bierz. O, akurat na do widzenia. Dobra, wezmę AG4 na razie, bo potrzebuję coś bardzo mocnego. Dlaczego okay, ten... łowcę. Widzę łowcę. Który się zbugował. A ciebie kleszcz zaczął zjadać. Tak. Już się czyszczę, już się czyszczę, no. Nie, skacz tak. Kurde, ładuję. Dobra, już wyczyszczony. Ładuję pół cala, żeby zaatakować czołg, który mnie atakuje! Kurde, jeszcze zaczęło padać. Dobra, są ślepe. Chwilowo. Rzucę w niego flarą, żeby strzelały w siebie. No, wylatuj w powietrze, wylatuj w powietrze! Kurde, jeszcze klesz się na nie musiał rzucić. Pierniczony, ładuj tu szybko. Zajmij się nie wojskowym, tylko tym Phoenixem. Martwy. Martwy. Gdzie ten... Dobra, kleszcze nie żyją. Powiększam magazynek do PVG. Coś tam niby jeszcze jest. Dobra, co wy tu macie? Pełnopłaszczowa, nie dziękuję. Jeden ucieka. Nie, muszę go złapać. Skoro ucieka, to niedobrze. Bo może odlecieć. Nie wezmę. Spina się. Spina się. Tak, widzę. Masz tutaj jeszcze trochę. On miał złoty tłumik do pistoletu akurat. Rzucić się tam pod nogami. Nie potrzebuję. Co to? Amunicja. Człowieku, ja już mam... Został mi ostatni wolny slot. Aż ktoś nas czołga powoli. Niech zgadnę. Ja pierniczę. Niech zgadnę, Phoenix żniwiarz. No. Sporo amunicji do pół cala. I te baterie jeszcze. Wow, to było szybkie. No z pół cala mu waliłem cały czas. Tutaj coś utknęło na pewno. Nie, syrena lata. Dobra, to sobie wezmę. Gdzie ta syrena jest? O kurde, zagłada! A co zagłada? Ten. No. Jeju. Koniec? Koniec, tak. Coś chyba zagłada za nami ruszyła w pościg po za wyspą DLC. Ale małe ładunki IM, fajnie, przydadzą się, bardzo. Już chyba tutaj nic nie ma w moim miejscu. Ale tu jest, kurde, sporo jeszcze do sprawdzenia terenu. I ja widzę misję obok.
To się widzę. Przy okazji nie wspomnieliśmy, dodano nową możliwość, a dokładniej otwieranie maski samochodu, ale po co? To jedynie można podejrzewać, że będziemy mogli tworzyć ładunek IM albo wydobywać akumulator. Ale na razie to jest tylko, no, można otworzyć całe auto. Także, że niby już totalnie opróżnione. Dobra, to myślę, że w tym miejscu tak zakończymy tę naszą przygodę. Jeszcze zobaczę, co tutaj ma żniwiarz. Wojskowa apteczka, której na razie nie mogę podnieść. Dobra, ja jakoś z tym muszę z wszystkim sobie poradzić. Będę musiał pójść poodnosić niektóre z tych rzeczy. A jednak dymnych się pozbędę. I wezmę tę apteczkę. No dobrze, mi drodzy, no to mam nadzieję, że taki w miarę powrót wam się spodobał na stare śmieci, do starego sektora. Jeszcze tutaj będziemy musieli dokładniej posprawdzać, bo tu jeszcze bronie są misja, to jest sporo do sprawdzenia na tym lotnisku. O, rozbite samoloty. Trochę tu jest, trzeba by kolejną kryjówkę spróbować znaleźć, ale misja jest niedaleko nas, to... Dobra, zobaczymy się w następnym odcinku, moi drodzy, w tym miejscu, a więc zostawcie koniecznie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o łapce w górę i trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Na razie! Co ty wyprawiasz?